Siema! Jak możecie zauważyć, jest nowy sprzęt do nagrywania, Sony ZV-1. Wygląda tak, jak możecie zobaczyć na zdjęciach. No, pomyślałem, że kupię sobie nowy sprzęt do nagrywania, no po długim czasie używania Canona. Jak zobaczyłem, kiedy byłem na turnieju w Zielonej Górze, jak wyglądała moja jakość z mojej kamery w porównaniu do kamery z telefonu, która wygląda tak, no to się załamałem i pomyślałem, że pora zakupić nowy aparat. Jak widać, kibice przyszli na trening, ale poza nowym aparatem nabyłem sobie nowe Azunki jedynki. No kurczę, słuchajcie, najlepsze buty, w jakich grałem i z całego serca mogę wam polecić. W tych Azunach grałem od marca, myślę, że jeszcze tak z 2 tygodnie treningów nie wytrzyma ten but. No ale tak jak mówiłem, ten but to najlepszy but, w jakim grałem. Po prostu czucie piłki jest perfekto i mi się wydaje, że przez długi czas na moich nogach będą pojawiać się właśnie Azuny jedynki. No i co? I dzisiaj pogramy sobie trochę. Jestem właśnie w Legnicy, w parku. Mamy czerwiec, mamy piękną pogodę. Zaraz dołączą Adam i Kuba, więc trochę pogramy. Dobra, no to let's go. Witam pana. Witamy, witamy. Ale ty urosłeś, widzę. Tam. Stadika. Dawno nie graliśmy. No, już chyba ponad miesiąc, nie? No, był miesiąc. Ostatni raz, jak graliśmy, to jeszcze była ta seria okropnej pogody. Pogoda idealna. Adam, co nie? Brakuje Adama do kompletu. I Alana. Alana też. Alana dzisiaj spotkałem. Butów nie ma. No wiem, że butów nie ma. Alan Wolnicki, czyli taki czwarty freestyler od nas, nie gra z nami już od roku, ponieważ nie ma butów. Napiszcie mu w komentarzach, wracaj Alan. Albo kup buty, albo weźcie, wyślijcie mu jakieś buty, żeby w końcu zaczął grać. To jeszcze pumiarz. No, Kuba jest jeszcze pumiarzem. Takich już nie znajdziecie. Jak wy możesz zobaczyć, dzisiaj pierwszy trening w nowych Azunach mam. Znaczy w nowych starych, czyli jedyneczkach. A tamte ci się już poszło, podeszło? Znaczy jeszcze mam. Właśnie dzisiaj założyłem. To jest moja stara podeszwa. Ojeju. No, ale od marca. Od marca for freestyle taki stan miały po miesiącu. A od marca w nich pykam nawet na... No, tylko podeszła w sumie, nie? Bo podeszła to praktycznie zniszczone. Tak, tak. Tutaj wszystko jest git. Tak, czyli to się sprawdza taka fajna. Tak, bardzo mega wytrzymały ten panel, tak. Taką robotę robi. No widać właśnie, że na takie minimalne ma ostro harciłeś, nie? Znaczy... Tak, tak. No ja jeszcze grałem na mokrym tartanie. Mokry tartan mocniej zdziera podeszwę. Więc kurde, cud miód buty. Ja wczoraj na treningu znowu miałem i tutaj wypikam, bo to ma być niespodzianka na dekadę. Może po ruchach ust skojarzycie. Miałem do kapki. Dobra, nara. Ale do ciebie mówił. Ale jest jeden minus w tych Azunach. Mianowicie, jeśli macie nowe, to one... Kurde, gdzie to jest? O!
robią takie przebarwienia na piłce, kiedy gracie. Ale to bardzo łatwo jest zmyć. Po prostu co trening musicie myć piłkę. Tak jak wcześniej mówiłem, ciężko jest je rozbić, chociaż dwójki dużo trudniej się rozbija. Ale jedynki to tak 2-3 treningi macie rozbite. Co tu się wyłania? Witamy? Witamy kibica polskiej reprezentacji. Ty jesteś Adaś, tak? Adaś, tak. Adaś, bo ty kibicujesz Polsce. Bo ty jesteś Adaś, tak? No, Adaś. Adaś, ty kibicujesz coś biało-czerwonym, bo widzę po tobie, że barwy w komplecie. No a jak, nie widać? Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to na kanale BetClick Adaś miał specjalny udział. Jak tam, Adaś? Wygonili nas tutaj, bo będą biec na 100 metrów, musimy grać tu. No wczoraj mnie też jakieś dzieciaki wygoniły, nawet bez pozwolenia. Ja se gram, one wchodzą te... O, ja też gram w piłkę. No, ale ja w jakąś inną piłkę gram. Oj, możesz mówić dzieciak. Ty masz flaka. No, ale piłka. No. Uwa, no co, piłka to piłka, no. Ważne, że okrągła. Czyli to jest dzień życia Adama. No patrz, Kuba tam nie gada, on gra, no, co tam. Co my będziemy wiedzieć. Ale co zrobić? Yeah! Ja tak na turnieju zrobiłem, wiesz? To pan na nekach, zamiast rzucić do góry, to ja też do tyłu sobie waliłem. Równy tydzień temu grałem na turnieju w Zielonej Górze. Pierwszy turniej od długiego czasu. Nie było żadnych refleksji na temat tego turnieju. Tak więc moje refleksje to... Bardzo fajnie jest trochę porywalizować, w końcu, po tak długim czasie. Wiadomo, była rywalizacja online, ale no, to jest coś innego niż na żywo, podczas battle. Udało się osiągnąć czwarte miejsce, to był dla mnie raczej plan minimum, raczej celowałem w finał. Ale to, jak wiadomo, kameralny turniej. Fajnie jest teraz wiedzieć, co jest u mnie do poprawy. Miałem często takie momenty, że ja grałem i tak i miałem takie myśli, kurczę, co jeszcze gram? Nie wiem co teraz, co nie? Że zasób trików mi się skończył. I próbowałem sobie przypomnieć, jakie triki gram i to było ciężkie. Więc muszę popracować nad większym zasobem trików i trochę nad kondycją, bo zauważyłem, turniej się zaczął o 11, to na początku był mega ogień, a około 17 to już no trochę byłem wypruty z energii i trochę ciężej było mi, jeśli chodzi o jakieś tam konkretne kombinacje. No i odpowiadając na twoje pytanie, to w półfinale Maciek przegrał z Akbarim, ja z Januszem i stoczyliśmy pojedynek o trzecie miejsce z Leją. To był nasz czwarty pojedynek i raz udało mi się wygrać tylko z Leją. Jest! Kurwa! Więc no kurczę, jeszcze nie raz pewnie się spotkamy, więc jeszcze nie raz się odkuję. Maciek, uważaj! Aj, ale czyste kółka. No Jezu, neka muszę się nauczyć. Uważaj, Kuba. Szturm nadchodzi. Rozdepczą cię. Wiem, że mogłem dalej. No skarpa, ale tak kopa nie zrobiłem tylko. Oh,
31 do wyrównania swojego rekordu. Było 5, a 6 to mój rekord, więc... Wyganiałem nas z boiska. Się przeniesiemy może gdzieś indziej. Kurde, o 20 zamykają tutaj boisko w parku. Jak trening? Dobrze. Ahmad Kombo Abbas weszło i... Co jeszcze weszło? On tak dużo trików podbił, już nie pamięta. Trik za trikiem wchodził. Ja też podbiłem fajne rzeczy, do dekady jedną. No, jest przyjemniejsze, bym pograł. Ale no, już zamykają nam boisko. Dobra, stwierdziliśmy, że koniec na dzisiaj grania. Porobimy sobie trochę fot, bo mamy ładne słońce, mamy ładnego Kubę. No kurde, no przecież te mięśnie trzeba pokazać na zdjęciach, nie? Pewnie, że tak. Ej, ziemia. W ogóle przy okazji, jak Adam teraz się szykuje do robienia zdjęć, to powiem wam, że jest ciąg dalszy tej ligi Alternative Soccer Freestyle Football. Już zostały mi 2 battle. Dzisiaj były wyniki mojej trzeciej od końca battle. Z Rygulskim grałem i wygrałem. I sytuacja w tabeli wygląda tak. Pierwsze miejsce ma Kondzio, 15 punktów. Drugie miejsce mam Exequo z Maćkiem Leją i mamy po 12 punktów. Moja następna battle jest z gościem z pierwszego miejsca, czyli z Kondziem. Więc jak z nim wygram, to wyrównam z Kondziem. Będę mieć z nim po 15 punktów. Ale sytuacja jest taka, że wyżej w tabeli jest osoba, która ma zwycięstwo w bezpośrednim pojedynku, więc jest szansa, że będę mieć pierwsze miejsce w tej lidze, mimo to, że przegrałem ten jeden pojedynek z Maćkiem, ale to też zależne jest od tego, jak potoczą się losy Maćka w tej lidze, więc sprawa jest otwarta, 2 ostatnie battle, czyli zostały 2 tygodnie tej ligi freestyle'owej. Odsłyszałeś o tej lidze? No coś ją słyszałem, ale tak do końca się nie zagłębiałem. No to jest tak, że wysyłasz co tydzień swoje akcje 50-sekundowe i masz 1-1 battle. No i zwycięstwo 3 punkty, przegrana 0 punktów. Więc fajna zabawa, fajna okazja na rywalizację i ja bym widział to na szerszą skalę, żeby po prostu zaawansowani zawodnicy z całej Polski brali w tym udział i było nas więcej, żebyśmy zrobili taki cały sezon ligi weekendowej. Co ty na to, Rychu, i co wy na to, freestylerzy? Tak zrobić, liga pierwsza, druga, trzecia, co nie? I dwóch najlepszych z całej ligi jest wyżej, nie? No to fajna byłaby sprawa. Coś nowego, nie? No. Mógł się wywrócić, co nie? Byłoby ciekawiej. Jezu. Co? Z drogi kurwa śledzie. To jest, moi drodzy, Legnica, moje miasto. Nasze miasto w sumie. Pakuj swoją piłunię. Pakuj się do walizki. Pakuj się, idziemy. Do domu. Koniec dzisiaj. Fajny trening, fajne zdjęcia. Mieliśmy jeszcze nagrać poradnik, ale jakoś nie starczyło czasu i sił. Będzie następnym razem. Pamiętajcie, po prostu trenujcie.